Sposób, w jaki trzymasz kierownicę, ma duży związek z precyzją prowadzenia. Standardowy chwyt to ułożenie rąk w pozycji za 15 trzecia. To kompromis pomiędzy pewnością chwytu a precyzją prowadzenia. Jeśli przełożymy ręce na górną część kierownicy, tracimy na precyzji, zyskując pewniejszy chwyt. Tej techniki nie praktykuję. Jeśli potrzebuję delikatności super precyzji, na przykład do cofania, chwytam kierownicę w dolnej jej części. W tym momencie czujemy ją bardziej palcami i nadgarstkami. A teraz zadanie dla Was. Spróbujcie przetestować każdy rodzaj chwytu i napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze obserwacje. Pozdrawiam. Przemek, PP Autoszkoła Tychy.